że chciało parę osób to zobaczyć, tą gierkę spieprzoną, ale to jest łatwa gra, pokażę wam coś na YouTubie, to zrozumiecie, czemu według mnie jest ta gra łatwa, bo nie wszyscy rozumieją, o co chodzi w tej grze, zobaczcie. Get Thing Over. 1,56 trwa gra. Najtrudniejsza gra, w jaką grałem. Nie no, ale to Mandziu akurat, wiesz, jak ja bym miał jednego palca grubego jak chłopie z czatu T4, no to ja też bym miał problemy z klikaniem w gry komputerowe. No ale ja mam akurat normalnie grubości palce, także... Drama? No jak mi odpowie, to ja się chociaż wybiję, a co on na tym skorzysta? Wiesz, plus jest taki, że jak masz taki mały kanał, to możesz każdego wyzywać i tak ci nic nie odpowie nikt. Bo wiesz, jak mi odpowie, to ja powiem tak, żart to był, debilu, co ty się na żartach nie znasz? Spartiatix! Kurde, 2013 rok, co to za film, Vasquez, to jesteś ty? To nie w HD, w dupę, mam za słaby komputer. Co to za filmik? Hej, hej, chuju, odciągnij mi kutasa! No way, no way! Kutasa mam od pasa! Hej, hej, chuju, od pasa w dół kutasa! Ja nie rozumiem, co śpiewają? Moja pytanie umyta jest czerwona. Ty, oni rozumieją? A to z dziewczyną śpiewa chłop? Ej, poczekaj! Skąd oni w dupę wiedzą, co mówią? Znaczy, to nie są Polacy, widać od razu. Ty, tajemniczy filmik w internecie to jest. A, no tak, bo ta piosenka co leci, hej, hej. To jest parodia jakiejś nuty. A jakiej? A no tak, zapomniałem w dupę, myślałem, że to jest jakiś... Ja pierdziel, jak jestem czasem w dupę głupi. Dobra, nieważne, bo mnie odciągnęłeś od tematu. Get It Over It, czyli gra na w dupę, no wiesz. Kawałek oglądaliśmy. Ale żeby se nie spoilerować, bo gościu dwie minuty, no chłopie, obejrzysz minutę takiego filmiku, to już pół gry znasz. Ty po 7 sezonach w ligę masz P4 z MMR na poziomie Golda, co znaczy, że Getting Over It będziesz robił około 50 godzin? Nie, nie, co ty w ogóle pieprzysz? W takim razie Gucia, co grał w Team Skała, powinien zrobić to w 15 minut, jak jest takim kozakiem w ligę. A jakoś robił ile, mówiliście? 500 godzin? Nie, to jest gra po prostu dla inteligentnych, wydaje mi się. Także trzeba mieć intelekt i po prostu, wiesz, grać w tą grę, a nie grać po to, żeby leciały reklamy co... Czat! Moje przygotowania na ten stream nie są małe. I uwierz mi, poza tym, że musiałem kupić grę za 6 dolarków, to patrz, skończyła mi się yerba, więc... A spałem 5 godzin tylko, albo mniej. To mam... Takie watrunki, ambrozja, ambrozja. Plus, nową myszkę kupiłem. Nowa myszka. Ta jest fajna, bo profilowana do rączki. Tu palce wkładasz, o. Widzisz? Kosztowała całe 70 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Tak, gierka na 2 minuty zaraz będzie grana. Tylko tak, a se gadamy, żeby ludzie mieli czas przyjść. Ja mam myszkę od Genesis za 15 zł przez 2 lata. No powiem ci tak, ja już pokazuję. Ważny temat dla wąskiego grona widzów. Ale według mnie warty obgadania, bo jednak myszka dla gracza to jest jak w dupę przedłużenie ręki dla wojownika, który walczy mieczem, rozumiesz? Moja poprzednia mycha, fajna bardzo, z łapkami takimi, fajna była. Nie pamiętam, czy ona kosztowała 100 zł, czy 120, czy 90. To zależy od firmy, a nie ceny, ale nie wiem, czy firma Genesis jest dobra. Wydaje mi się, że firma SteelSeries jest dobra od myszek. Ale jak sobie poszedłem i patrzę tak, o, SteelSeries, Rival 250, czy coś takiego, mówię, no nawet taka opływowa, 250 zeta, ty, chłopie, w dupę, 250 zeta to ja mam przez cały rok yerbę. Masz od Razera myszkę za 300 zł? No dobrze, wieszu, ale może ty akurat masz tak, starego, co wyjechał do Anglii na budowę. No nie wszyscy mają takiego starego jak ty, także może byś tak się nie szarpał na tym czacie, co? Ketchup mi jeszcze nie wybuchł, a zobaczę, czy wyparował, bo one chyba parują, nie? A zobaczę, do kiedy on ma datę ważności w sumie, bo jestem ciekawy. A, do tyle ma jeszcze datę ważności. Tak długo leży w dupę, że aż zeszło. Zgadnij, kto zgadnie do kiedy, to VIP-a ma. Jak zgadniesz? SteelSeries 650 kosztuje 560 zł. Naprawdę w dupę jest myszka za 500 zł? SteelSeries 650. Kurde, w dupa, tu jakieś słuchawki za 1400 w dupę złotych. Ty, no, nie używacie słuchawek za 1400 zł? Ja pierdziele, chłopie, czy ja się... Nie wiem, czy ja jestem jakimś Januszem, czy to jest drogie naprawdę. Pokażę wam dobrą myszkę, o. 1171. Nie, inaczej. O. O kurde, idealna. No. I w końcu jakieś... Item dla mnie na dropie. W dupę, drożej dostawa chyba kosztuje. Ja pierdziele, nie, listy ko... W kopercie to wysyłają? To jest takie małe? To jest takie w dupę małe, że to się w kopercie wysyłają listem ekonomicznym?
Nie wiedziałem, że tak w dupę się nawet da. Idealnie leży w dłoni. Jak ona w dupę jest taka. Jak może. Pa, na przykład winogrono to wielkości myszka. No na pewno, idealnie w dłoni. Przewodowa myszka optyczna 3D. Dobrze, że nie z papieru w dupę 2D. Ta myszka, czat, nie powoduje zmęczenia w czasie pracy. Myślisz sobie, w dupę jak ja jestem biedny. Pomysł na biznes. Budowlańcem jesteś i swoim robotnikom dajesz każdemu za pasek, naciągasz kablem taką myszkę i no nie powoduje zmęczenia w czasie pracy. Już się nie zmęczy chłop na budowie. I gitara. Po co się ma chłopak męczyć? Nie wymaga sterowników. Jakby jakaś w dupę jeszcze wymagała w tych czasach. Myszka z kaczora Donalda. Mogli jeszcze napisać, wiesz. A nie, napisali, że do komputerów i netbooków. No tak. Właśnie, są na OLX-ie. Oddam za darmo myszki. A zerknijmy jeszcze, zanim zaczniemy grać. O, klawiatura i myszka za darmo chłop oddaje. Po co się męczyć? Za darmo oddaję. Ty, może podjadę? Ty, no taka mycha za darmo? Logitecha? O kurde! No może trochę w dupę usyfiona. A nie, ta jaka w dupę, na kulkę jeszcze pewnie. Ty, ale że też za darmo da się w dupę mieć myszkę i klawiaturę w tych czasach. Pokczamp. 10 lat zbierać myszki i klawiatury za darmo do jakiegoś magazynu, a potem sklep otworzyć internetowy i po 2 złote sprzedawać. Kurde, kubki i szklanki? Ja pierdziele! Gdzie to? Poznań. Dobra, bukuj bilety na pociąg. I tak wyjdzie taniej te bilety niż w dupę kupowanie. Oddam za darmo 6 krzeseł. Takie są. A tylko 4 są. Ha, oszust. Chłop oddaje za darmo prysznic. W sensie, że można się u niego umyć za darmo, jak to. I wyprać? Jak się oddaje prysznic za darmo? Tak, jak ktoś nie ma ostatnio wody w domu ciepłej, to Pruszcz Gdański? No. Kto chce ze mną biznes? Lodóweczka. Jak nikt nie kupi, to na złom oddasz. Wiesz, ile to ma części w środku? Na części sprzedaż jeszcze. Ktoś sobie będzie jakieś tiko zasilał jakąś częścią z tego. Ty właśnie, za darmo lodówkę napisał chłop. A wiecie, jak wyglądało zrobienie ogłoszenia przez Justynkę? Ona idzie sobie z piaskiem w nocy, patrzy. O, lodówka przy śmietniku. To zrobię zdjęcie, może ktoś potrzebuje. Na OLX wstawię. Może ktoś podjedzie pod ten śmietnik, zanim śmieciarze podjadą. Kreatywna Justynka chciała pomóc w dupę. Dobry uczynek! Może karma wróci! Kto pierwszy, ten lepszy w dupę, bo śmieciarz pierwszy będzie, dlatego tak napisała. Ty naprawdę! Lodówka wystawiona na ulicę. Naprawdę tak zrobiła! A ja myślałem, że to jej lodówkę i ona wystawiła. Luj, jadę, obiorę chociaż kable, to miedź będę miał na wagę. Oddam gruz. Gruz. Oddajesz. Ciekawe, ilu do Przemka już głodnych cyganów dzwoniło. Nie, żartuję. Pewnie już nie są głodni, jak odebrali ten gruz. No to man. Nie, chodziło o tych, bo prawdziwych cyganów już nie ma. Don Wasyl by tam pocisnął. Dobra, odpalam. I co wam mam powiedzieć? Na tej scenie będziemy grali, tylko kamerkę jeszcze przestawiam. Gramy! Getting over it! 2 minuty na YouTubie chłop przeszedł, Gucio przechodził 20 godzin, tak? Wydaje mi się, że no nie jest trudne, żeby lepiej od Gucia przejść, ale zastanawiam się, czy da się to przejść na przykład w 15 minut bym to przeszedł, nie? Mouse. No czekajcie, w to nigdy w życiu nie grałem i nie oglądałem za bardzo gry. Za głośno jeszcze, czy już git? Dźwięk? No kurde, już się boję trochę. Dobra, jak coś to podgłośnia. Dobra, no to Apple. Używaj pełnej objętości młota. Ja w dupę nie wiem, o co ci chodzi nawet. Dobra, luj, gram w to, co ja się będę bał jakieś gówno gry. Golem przychodzi to 100 godzin, to nie moja sprawa. Dobra, widzę co robię. Jakoś tak wolno on to ruszy. Co jest z dupa? Poczekaj. Co się myszką robi? Poza klikać się da jakoś? Kurde, z czego skaczesz? Ty, bo ja do wody wpadnę, to przegram, nie? Dobra, czyli. Poczekaj sekundkę. Do dołu. Teraz do dołu. Kurde, do dołu, do dołu. I wybi się. Jest! Umiem coś. Łatwa ta gra, coś czuję. Może nie 2 minuty, bo nie znam sterowania, ale tak z 15 minut. Tylko on jak kretyn, wiecie co? Jak ma tak blisko. Ty, ale fajna grafika jest, realistyczna bardzo na nim. Coś z myszką się pieprzy. 21:22 przejdę. No, dodajmy do 30. Do 21:30 dajmy czas, dobra? Na wszelki wypadek. Dobra, kurde, co ty robisz? Nie, bo. Poczekajcie sekundkę, bo jakoś on się dziwnie porusza. Chyba takim ruchem przejdę grę łatwo. Jak będę tak ciągle. Co to w dupę?
Przez tamto drzewo przeszedłem obok. Przez to nie umiesz? Mogę przejść pod tym drzewem jak... Aha, to drzewo rozumiem widzi już. A co ty w dupę, patafianie pieprz. Jakieś sterowanie jest popieprzane w tej grze, to jest chyba problem. Nie wiem, czy czegoś nie poupsułem w ustawieniach, wiecie jak ustawiałem? Aha, on może się stać na tym młotku. Ty, a jakbyś tak wybił i złapał tej górnej gałązki. Tylko... Na czym polega jak się rusza myszką w tej grze? Bo to jest problem jakiś. Popsułem ustawienia tam zmniejszając czułość myszy. Kurde. Ej, bo to nie jest łatwe jednak chyba. Jest! Poczekaj, opuść się spokojnie. Tak. Łatwa gra. Proste. Głowę przesuń. Głowę przełóż. Bum. Ale proste, chłopie. Ty, można umrzeć w tej grze? Kurde, w dupę. Muszę wyczuć. Z pasją się skakać powinno w tej grze. Dobra. I teraz tak, czat. Muszę się rzucić. Rzucić i szybki obrót. Trzymasz? Teraz tak. Głowę przełóż i leci. Bum. Trzymaj się. Teraz tak. Wiem co. Wybije się z tej gałęzi do góry. No przełóż tam rękę, patafianie pieprzony. I do góry. O kurde, w dupę. Ty, jakoś to drzewo jest źle zrobione. Nie wiem, weź tam napisz komentarz na Steamie, że drzewo gówniane jest. Wydaje mi się, że drzewo jest najtrudniejsze w tej grze, ale później już... Bu! Jest! Jak? What? Bum, normalnie combo. I bum. O kurde! Ale ja... Co rip? Rip! W dupę, przeszedłem całą gierkę, przysięgam! Całą gierkę przeszedłem, jak was nie było. I już od nowa zacząłem. Jak jest rip, to my widzimy i tak, co robiłeś? Do góry. Bum. Bum. Jest! Ile gry przeszedłem już? Procent? Chyba już... Co on pieprzy do mnie? Ja samouczek przychodziłem? Dobra, poczekajcie, potrenujmy najpierw. I potem liczymy te 15 minut, dobra? Dobra. Wybicie się od ścianki, łapanie się, bum, bum, bum. Łatwe, 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 zobacz. Tak jak ten gościu na speedrunie, nie? Że tylko tak robił. Ja też tak zrobię i wygram. Wskoczmy na ten głaz i z głazu na wiosło, czy co to jest? O kurde, w dupę, co jest? Kurde! Dobra. Złap się tego, złap się. Salto, salto. Głowę przełóż. Głowa, głowa. Złap się za to. Nie, 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 nie! Łatwe są dosyć te ustawienia, już zaczynam czuć to. Z całej petardy na czubek. Kurde! O kurde, jak mi dobrze idzie! Mówiłem, że łatwa gra. Ja nie spadnę ani razu w tej grze, chat. Challenge robimy. Niełatwa jest ta gierka, mówiłem, dla dzieci pieprzona gra. Zasrane gówno. Chłop zrobił speedrun 2 minuty na YouTubie, a ty mi nie wierzyłeś, że ja to przejdę w 15 minut. Kurde, nie, 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 nie. Dobra, żarcik. Mały żart. Ile zostało gry? Dobra, o kubek kawy łapiemy. Kurde, nie! Proszę cię! Jezus, jak mnie przestraszyłeś, patafilu. Do góry i ja pierdzielę. Zaczynają być małe problemy, czat. Kurde, no jakiś popieprzony się uchlał. Co ty, woda mu leci. Zauważyliście, woda mu leci. Wejdź na beczkę, na beczkę wejdź. Kurde, no wspinaj się szybciej. Na beczkę i stań. Tak, tak, tak. Wejdź, wejdź kawałeczek. Właśnie na tą beczkę, patafilu pieprzony. No wejdź na tą beczkę! Łatwa ta gierka jest. Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. A real punch in the gut. Dobra, gramy dalej. Obrót i trach. Co ty w dupę robisz? Pijany jesteś? Nie, no kurde! Aż omylałem mikrofon! Ja pierdzielę, jaki on jest przypieprzony ten ludzik! Dobra. I łup. Łubu... Kurde, łubudu miało być. Petarda i na wiosło. Dobra. Inaczej, inaczej. I teraz tak. Petarda i na wiosło. Petarda. Wejdź na młotek.
Wejdź na młotek. Petarda i na wiosło. Dobra, nie da się, nie da się. Trzeba z kamienia trzeba. Kamień, wiosło. Wiosło. Nie wiem, coś się popsuło, czat, bo jakoś... No łapcie tego kam... Dobra, opuść się, opuść. I na beczułkę, na beczułkę. I wróciliśmy, czat. I teraz z całej petardy na ten klif, co pokazuję teraz palcem. Ten klif, o. Widzicie? Z całej petardy. No może udało się. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree. Nie, 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 kurde! Wejdź, wejdź, wejdź! Nie, opuść się, teraz. I wejdź. Nie, 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 kurde, spokojnie. Zamknij mordę w tle tam, pajacu pieprzony w dupę! O mnie rozpraszasz! No. Jo, dobrze głową się zablokował. Dobrze ma chłop łeb do wspinaczki. Nie o to... Kurde, no złap się, pajacu pieprzony! No łap się, co ty robisz do jakiejś salta, chłopie? No nikt ci nie prosi o takie rzeczy. No kurde, no co on tam jakoś tak w dupę kleszczy te nogi? Znaczy ręce. Irytuje mnie ta postać. Jeszcze mi wywaliło gierkę, no kurde. Nie wiem, ty... Łatwa jest ta gra, ty. Nie wiem czemu, ale Mandzio ma grube palce, to luj mu na łeb. Ja pierdziele, co jest? Kurde! Kurde! Nie, nie proszę cię! Co jest?! No czemu on tak zrobił? Co za gówno, no... Inaczej, inaczej. Bum. Ale już ogarniam metodę fizyki. Tu jest. Kurde, no łap się! No co ty tam ciągle w tych górach się pieprzysz, chłopie? No kurde! Przepraszam w dupę, ale... 21:30? No tak, ale ja przeszedłem tą grę już raz na jakby rip. Dobra, jak to przejść? Poczekajcie. Bo tu mam... Jedyne co zrobiłeś na rip stream to drzewo XD. Chociaż zrobiłem drzewo. Wiem co, na skos i łapę się. Dobra. Łup! The soul would have no rainbow, had the eyes no tears. Aha. The pain I feel now is the happiness I had before. That's the... Gram, gram teraz. Poczekaj, wybicie. I w dupę, sprawdzałem coś, czy się da od wiosła odbić w lewo. Teraz lecę, lecę, lecę. I bum. No, da się takie coś zrobić. Dobra, umiem już kombo nowe. Dobra, jak to przejdę, to już jest końcówka gry, nie? Jak ten cliff. O, idealnie, przechodzę tą grę na raz. Liczmy od teraz speedrun, dobra? Liczymy od teraz speedrun, to liczcie do 15 minut. Dobra, wybicie, potężne wybicie. Kurde, nie! Od początku. Bo teraz liczymy speedrun od teraz, dobra? To liczymy speedrun, dobra? To jedziecie, jedziecie, jeszcze raz. Do 15 minut. I usiądź. Nie chciał siedzieć. Może dlatego, że w dupę nie ma nóg. Dobra, i teraz tu mam się na skos wybić i tam złapać, tak? Dobra. Nie! W dupę! Ja pierdziele, nie wytrzymam tego. No, ale fajnie się da odbić, widzieliście? No, to chciałem sprawdzić. Dobra, idę już dalej. Jak to w dupę przejść? Stąd się wybije, ale ja głupi. No. Jest. Opuśćmy i wjeżdżamy. Jest! 50% gry! Boże! Dobra, czat, udało mi się przed 22. Przytrzymaj R, to pomaga. Tu R nic nie robi w tej grze. Co robi R w tej grze niby? Aha, nic, dobra. Ult. Ja pierdziele, chłopie. O kurde. W kasynie łatwiej przegrywać pieniądze niż w tą grę. Nie, ja idę na kasyno milion. Wezmę se kredyt. The obstacles in sexy hiking are unyielding.
Kurde, spokój. Kurde, który to jest? Który to w dupę jest ten idiota? Gdzie go się tu wyłącza? Zaraz oszaleję. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach... Kurde, zamknij mordę! No Boże, jak mnie irytuje! Ty pieprzaj! Boże, no nie wytrzymam! Nie będziemy go osłuchali. Od razu lepiej, nie? O, dobra, chyba 63% gry. Jak to niby zrobić? Ty, on nie może się złapać, tam nie ma miejsca. Bardziej chyba trzeba się przysunąć. A on jeszcze nie wie? Czego w dupę jeszcze nie wiem? Zaraz oszaleję. Lampy? No dobrze, lampy. Ja wiem, że tych lamp trzeba się złapać, tylko nie ma miejsca, żeby włożyć młotek tam. No zobacz. A, dobra, wiem. Teraz złapę się tej ściany i odbiję się na lampę. Złap się tego pacanie pieprzony! No jak to zrobić? W dupę! No jak to zrobić, czat? No nie sięga, za niski jest w dupę, karzeł zasrany. Ty jak to zrobić? Nie, muszę wskoczyć. Dobra. Wskoczyć do góry i w lewo. Jak to jest trudne. Ja widziałem na speedrunie tak, chłop zrobił coś takiego, pokażę wam. No nie, inne jednak. Kretynie pieprzony, nie, bo ja dobrze robię, tylko on źle, wiecie? Naprawdę, no gdyby nie ten chłop w dzbanie, gdybym grał innym chłopem, no ten rudy jest frajer i mi utrudnia. Nie, drzewo było najtrudniejsze na razie, ale to może być nawet porównywalnie trudne, czat. Jak to dalej zrobić? O kurde! Nie! Stań tu, stań! Jest! 90% gry! Boże! Jakie to jest głupia ta gra! W prawo, nie? Ta w lewo. Nie, na pewno nie w lewo, nie wierzę wam. W prawo widzę, że jest tekstura, a w lewo nie ma nic. Posłucham swojego wewnętrznego głosu, a co mi on mówi? Że drzewa są najtrudniejsze w gierce, czyli nie idę do drzewa. Wolę iść łatwiejszą drogą, czyli tam. Także idę w lewo. Mam nadzieję, znaczy w prawo, mam nadzieję w dupę, że nie spieprzę. Dobra, idę w prawo, luj. Jak spieprzę coś, to na swoje życzenia, ale nie ufam wam po prostu. Zobacz na speedrunie. Na speedrunie szedł w lewo? Gucio robił 20 godzin, bo w prawo poszedł? Dobra, mogę skoczyć w lewo, ale jak tam będzie gówno, to daję bana wszystkim. I se na offstreamie przechodzę, bo to ja luj mam. W lewo, idioto. Idę w prawo. O! Ha, nic tam nie ma! Haha! Sprawdziłem was! Macie bana wszyscy! Luj, ukośnik, ban, al. No i macie. Nikt już co nic nie napisze. O kur... Ja pierdzielę, nie! Ja pierdzielę! Po co ja myszkę puściłem? No i nie przejdę przez te zapieprzone lampki. Dobra, na hita to przechodzę. Ja pierdzielę, te lampki to pewnie fart był i teraz już nie przejdę nigdy, nie? Jest! O nie, 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 nie. W lewo już, w dupę nigdy nie. O Boże, ale już dobry jestem. Nie no, Gucio grał w te 20 godzin chyba w dupę z zasłoniętymi oczami. No niemożliwe, ja to przejdę, nie wiem, pół godzinki jeszcze. Ta, w lewo, w lewo. O kurde. Nie. No chcę. Ja pierdzielę, nie wiem gdzie bym spadł, ale jakbym na początek miał tam spaść w dupę, tam oszalał. Do góry, powolutku. I w dupę, no nie! Nie da się, czad, jakoś inaczej muszę. No nie wydawaj tych dźwięków, bo cię wyciszę. No wejdź tam, co ty? Zbugowała postać się.
Jap. Jap. Dobra, czat, może jutro zrobimy dalej. Chłopie, przecież ja oszaleję, w 100 godzin nie przejdę tej gry. Nie, dobra, tak jak mówiłem. Minimalny cel, czas lepszy niż Gucio. W sumie więcej mnie nie obchodzi w tej grze komputerowej. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.